No siema, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. Dzisiaj będziemy kontynuować przygodę z naszym smoczkiem i tak jakby podstawowe ustalenia. Zwiedzamy jedną mapkę i lecimy dalej. Jednakże, teraz powrócimy na chwilę na rynek, bo okazało się, że tej mapki nie zrobiłem w 100%, bo jednak do tego miejsca jest możliwość doskoku. Dlatego dziękuję bardzo użytkownikowi o tym niku, teraz powinien pojawić się na... na ekranie. No i co? No i szybko wróćmy na rynek, przeróbmy tą mapkę i zaraz widzimy kolejną dolinę. Mam nadzieję, że audio nie jest za cicho, że mikrofon też nie jest zbyt głośno. Zobaczymy, jak to będzie. Sobie na słuchawkę trochę ściszę, bo nie wymina tego mocno gra ta muzyka. Zobaczymy, czy za pierwszym razem uda mi się zrobić ten skok na tym rynku. Okej, już wylądowaliśmy. Dobra. Wracajmy do tamtego miejsca. No, dziękuję bardzo ogólnie jemu, że im pokazał, bo myślałem, że serio. Pierwszą część nie grałem akurat. Spyro. Więc myślałem, że to w późniejszym etapie będę mógł się cofnąć na mapkę i ewentualnie tam jakoś doskoczyć. Ale jednak się okazało, że to tak nie działa. Że jedynkę to trzeba samemu skillowo tam skoczyć. No a ja mówię, no. Myślałem, że da radę. Dobra, chodźmy tu. Teraz tu ten skok. Okej. No i tu jest motyw. Akurat tu jest ten motyw, że tu będziemy skakać. Z tego miejsca tutaj. Tego zaraz postaram się ułożyć mniej więcej kamerkę. Dość dobry sposób. Czekajcie, obrócę smoka. Okej, no i co? I próbujemy tam skoczyć. Zobaczymy, czy za pierwszym razem nam wyjdzie skok. Hop, i lecisz. O Jezu, jakie to było proste, naprawdę. Aż mi achievement skoczył. Myślałem, że to nie jest takie proste. O ty. No dobra, no i teraz robimy w końcu mapkę na 100%. Mam nadzieję, że ten stworek, który nam uciekł, on nie był jakoś strasznie potrzebny. No, jeszcze go słyszę, gdzie on jest. W ogóle czemu nasza ważka jest niebieska? Wiem, że to takie dość głupie pytanie, ale okej. Gdzie on się z nas śmieje? Słyszycie to, nie? Dobra, aktualnie to jest nieważne. Chodźmy, zbierzmy to szybko, bo lecimy do kolejnej krainy. Okej. To zebraliśmy kolejne bonusy. No i lećmy tu teraz. Cyk. Tutaj skrzyneczki. A no i tu jest smok nieodblokowany. To my i tak musielibyśmy tutaj wrócić, by zrobić ją na 100%. Czekajcie. Skoczę normalnym skokiem. Dałem radę, dobra, chodź tu. No i teraz możemy uznać, że ta mapka jest zrobiona na 100%. No to jak? W ten sposób. Dobra. No. Tor uratowany. Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. Swój postęp możesz sprawdzić, zaglądając do przewodnika w menu pauzy. Znaleziono wszystkie smoki, okej. Okay. Tu jest postęp. Przewodnik. Rynek. Jeszcze jeden jest do odblokowania. Chyba, że jeszcze ten nam się nie załadował. Nie no. Tego co widzę... W tym obszarze to już jest na pewno wszystko. Chyba, że musimy jeszcze tego niebieskiego mobka ubić, który tak lata i nas denerwuje. A słyszę go gdzieś tam. Chodź tu. Gdzie on jest? Jest ten niebieski stworek. Ja cię dorwę. Ja tu nie słyszę żadnych śmiechów. No ten odcinek będzie trochę dłuższy, bo jednak muszę nadrobić to, że skiepściłem. Więc... No i teraz go słyszę, pewnie jest na górze gdzieś.
Jak ja nie umiem tą kamerą brać i... On tam musiał polecieć z powrotem. Jest. Jest. Udało się. Mam ostatnie jajo chyba. Dobra, poziom ukończony w 100%. Ok. Teraz wracamy. Bo jeszcze na... na mapce oświeceni okazało się, że ja tam mogę też skoczyć. Bo tu już nawet się nam nie opłaca tych mobków bić, szczerze. A. Zbierzmy jeszcze to wszystko. Dobra, i wracajmy. O, nie wiem ile czasu straciliśmy tutaj akurat, ale no mapki chcę wykonywać na 100%, nie? Dlatego już rynek mamy zaliczony, więc teraz myślę... A, jeszcze tamten skok wykonamy. Okej. Okay. I tu jest kolejny skok. Którego nie wykonałem, a teraz wyszło perfekcyjnie, okej. Okay. Zdobyto punkt umiejętności. I chyba tutaj tą mapkę też już mamy na 100% zrobioną. Zobaczmy w przewodniku. No, zebrać jeszcze tam tylko 6 jakichś tego. Szafirów? Dobrze mówię, to są szafiry? Chyba tak. Nie wiem, czy mi z tych tutaj latających nie wypadnie. O, chodź tu. Nie, z nich to nie leci. Więc gdzieś indziej pewnie muszę jeszcze doskoczyć na tej mapce. Ale na tej mapce będziemy wielokrotnie, więc na razie tym się nie przejmujemy. Chodźmy do kolejnej krainy. Chodź tu. A kolejna kraina to... Kamienne Wzgórze. Okej. Okay. Zobaczymy, co nas tu będzie czekać. No, brakuje jeszcze 6. Jestem ciekawy, gdzie to jest ukryte. Dość długie są te loty między krainami, ale w sumie nie ma ekranów ładowania, nie? Okej. Okay. Uuu. Okej. Okay. Po prostu zajmiemy się zbieraniem tego po bokach. O. Najpierw wszystko na boki pozwiedzamy. Chodź tu. Zresztą te mapki nie są jakoś tak ułożone jak w drugiej części, bo przypomniałem sobie mniej więcej. I okazało się, że ja w drugą część Spyro grałem, nie w pierwszą. A i teraz sobie wybieramy, gdzie idziemy. Dobra, to idziemy od prawo. Zobaczymy, co nas tu będzie czekać. No, słyszę znowu tego trolla. Okej, okay, coś jeszcze mnie goni? Nie. Aha, to już chyba zabiłem tego. Okej. Okay. Okay. Pewnie nic nie widzicie. Trochę za szybko staram się to zrobić. Okej. Okay. Tu jest. No dobra, no i teraz trzeba do tych budynków podejść, zobaczyć co tam jest ciekawego. Gdzie ty jesteś? Dobra, tu nic nie ma, tu jest wejście na górę. Okej, okay, lećmy. Okej. Okay. Moczek. Gildas uratowany. Spyro, przyjacielu, drobna wskazówka na temat szybowania? Ta jest.
Aby szybować jak najdalej, wciśnij skok, znajdując się w najwyższym punkcie skoku i akcję, by zejść na średni pułap. Co? Teraz to chyba ja nie rozumiem. Dobra, no musimy i tak wskoczyć tam. Okej. I tutaj co jest do zebrania? Tutaj też coś musi być. A tu nie mogę przejść, tak? Dalej. No bo tu już wychodzę poza mapę. Dobra, te punkty to jest obszar poza mapą. O, jest tutaj. Chodź tu. No. Nie wiem, że tak w kółko będziesz latać. Kurde, zepsułem, teraz mogłem. No. Waleć. Dobra, jest. Drugi jajo też zdobyliśmy. Tu są jeszcze jakieś szafiry. O, dobra, tutaj. No dobra, no wydaje mi się, że tu przeszliśmy dookoła, nic nie widziałem tak naprawdę. Akurat mi się wydaje, że ten obszar już jest zwiedzony. A, są jakieś szafiry jeszcze pojedyncze. Tu. No tam nie mogę wyjść, nie? Bo tam jest jakby jakaś bariera. Ale tu widzę, że są jeszcze diamenty do zebrania. Zaraz wejdziemy na przewodnik, zobaczymy, ile ja tutaj muszę smoków uratować. Czy tu jeszcze coś jest? Wejdźmy na te mury. Oczywiście, że jest. Tak. Tu też pewnie mogę wskoczyć. Oj. Wejdźcie, żeby nie spadł tam niżej. Albo nie można. Ua! Nie, tam nie można wskoczyć. Przynajmniej nie teraz, albo przynajmniej teraz nie wiem, jak tam wskoczyć. To też jest możliwe. Jakiś nigdy specjalistą nie byłem. O, jest smoczek. Tu jest jakby ukryte, tak jakby miejsce. Dobra, zeskoczmy. I tu jest od razu powrót, a to jest powrót z innej drogi pewnie, z tych trzech. Astor. Po tym, jak uwolniłeś wszystkie smoki i przeszedłeś przez to wirujące coś, zasługujesz, by zabrać cię z powrotem do krainy oświeconych. A jeszcze nie wiem, czy wszystkich uratowałem. Powiem ci historię. O. Nie, dzięki. Na razie. Dobra, wejdźmy na przewodnik, bo jestem ciekawy. Aha, czyli tu też jest 200 aż szafirów do zebrania. Jeszcze czwórka smoków do uratowania. Okej. Czyli tu też trochę nam zejdzie. Już mamy 10 żyć. Zebrane. Okej, no i tu już chyba nic nie było. Bo tu rozumiem, że jest wyjście. Tam już u góry przeszliśmy ten teren. To prawda chyba nie cały. Ale to zaraz ewentualnie jeszcze wrócimy, żeby w 100% być świadomym tego, czy zrobiliśmy to. O, tu są jakieś diamenty. Tu jest kolejny smoczek. Nikt go nie pilnuje, aż dziwne. Dobra. Lindar. Kiedy uwolnisz smoka albo staniesz na jego platformie, twoje postępy się zapisują. To ci się przyda na wypadek, gdybyś miał kłopoty. Nie żebyś miał mieć kłopoty, Spyro. Ej, no tu już jest dużo skrzynek. No tu akurat 200 nie będzie, ale... Już bliżej niż dalej, nie? Ja nie, jak stanę na platformie, to mam tylko Slim gadkę. Znaczy ze smokiem, którego wcześniej uwolniłem, nie? No dobra, no tu dołem byłem. Czy gdzieś jeszcze musi być tutaj taki obszar. Tu jest woda, więc tu nie mogę. Tam pewnie nie wskoczę. O! Ale jest coś a la plaża tu jeszcze. A i
tu są jeszcze jakieś chyba ukryte drzwi. Tego nie widziałem tam na dole. O, i kluczyk. O Jezus, jak ja to skiepściłem jeszcze raz. O, do 4 razy. Dobra, ustawmy sobie kamerę na spokojnie, Olek, nie stresuj się. No. Dobra, jeszcze 26 szafirów. W wodzie nie mogę pływać, prawda? No, od razu toniesz. Ale mam do czegoś klucz. Ten klucz będzie mi do czegoś potrzebny. Do czego, to zaraz zobaczymy. Nie pamiętam, że tam były jakieś otwarte, raczej zamknięte drzwi. Chyba, że nie zwróciłem po prostu na to uwagi. Są tu jakieś drzwi? No dobra, stąd. Stąd to był powrót tutaj. Dobra, teraz tutaj lecimy. No szczerze, już wydaje mi się, że na każdym obszarze byliśmy. Tu jeszcze nie przeszukałem ewentualnie jakichś boków. A tu jest skrzynka z tyłu już ukryta. I tu jest skok? O, tu jest jeszcze jakiś skok. Dobra, wejdźmy tu. Tam na dach można wskoczyć? Zobaczmy. Tam są skrzynki, czy mi się wydaje? Tak, tam są skrzynki. Jednak trochę skipściłem z tym, z tą górą. Dobra, tu byłem. Tu chyba właśnie nie byłem. Mhm. Bo tu tak, tu jest powrót do domu. Więc z tamtego obszaru całą górę wziąłem i przejrzałem. Poza tą skrzynką, którą zostawiłem, ale to zaraz. Tu zobaczmy jeszcze, czy czegoś nie zostawiłem. Tu też jest chyba jakaś plaża, czy nie? Nie, tu nie ma plaży. Ponieważ tu jest ta bariera, którą nie mogę przekroczyć. No i to były te skrzynki, prawda? To nie były skrzynki, ja już jakiś, nie wiem, halucynacji dostaję. Kurde, ten zamek, do tego zamka jakoś trzeba się wyżej dostać. No bo z owiec nie leci, prawda? Tu co to jest takie zielone? Nie, nic z tym nie mogę zrobić. Na górze też nie ma. Tu jest powrót, zgadza się? Kurde, do czegoś muszę mieć ten klucz, ale do czego? Jakby to teraz by długo trwało, to ewentualnie wam zetnę ten film. Albo zostawię wam jakąś informację, żebyście przeskoczyli do tej minuty, kiedy faktycznie to znajdę. No bo... O, czekaj, tam coś było. Tu co to jest? Aha, jeszcze mnie tu nie było, w tej studni. A i tu jest smoczek, nasz ostatni chyba. Gavin uratowany. Uważaj na ważkę, Spyro. Jej kolor zdradza poziom mocy. Po zjedzeniu motyli jest silna. Zupełnie jak ja. Jasne. Znaleziono wszystkie smoki, okej. Okay. A i tu był klucz potrzebny. No i brakuje jeszcze 3. Czyli coś gdzieś ominąłem. I zapewne to będzie coś na górze. Zgadza się? Tu coś mi się wydawało, że widziałem jakby czerwone szafiry. Nie wiem, czy to moja wyobraźnia. A nie, jest jeden zostawiony. Czyli musimy wrócić jeszcze raz tam. No to wróćmy. W sumie no mówię, chcę robić mapki na 100%, a też nie chcę robić, nie wiem, jakiegoś speedrunu względem tych całych obszarów tutaj. Chociaż tu coś jest. Nie, tu nic nie ma.
No, nie chcę robić jakichś tam speedrunów, tylko chcę faktycznie robić mapki, jak to znajomy powiedział, na 120%. Okej, okay, teraz tu. I lećmy tam, do tego obszaru. Czyli dobrze jednak tą skrzynkę widziałem wcześniej. Tu jest jeden, okej. Okay. Nie, dwa się wbiły. Czyli jeszcze jeden ten czerwony i mamy zrobione full mapkę. Gdzie ty teraz byłeś? Jest, okej. Okay. Jest wszystko full zrobione? Poziom ukończony na 100%. No i dobra, możemy w takim razie wracać. Już się powoli żegnać na dzisiaj. No mówię, jedna tak jakby kraina do zwiedzania to jest dość, mi się wydaje. Dobra, wrócimy jeszcze na miejsce, zobaczymy ile tego wszystkiego mamy. No, już nas przywitali tutaj goście. No dobra, a tu ile mi brakuje tego? Tu też mi brakuje 6. Dobra. No i co, dziękuję wam ogólnie za obejrzenie odcinka. Jeżeli odcinek się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie suba dla zasięgów, bo od jakiegoś czasu serio stoimy z tymi subami. A z tego co testowałem, to mi nawet główny YouTube nie potrafi wyświetlić, jak się wpisze moją nazwę. Więc no co, dzięki za oglądanie. Nara!